Chłopaki z Malemoto, motorki porozkładane, nie wiem czy wszystkie jeszcze są, no ale mają swoje miejsce. Nikogo nie ma, ale już za chwilę będzie się działo. Pierwsze jedzenie, kolejka. Rosołek. Thank you. Wszyscy głodni. No i coś słodkiego. Pojedzone. Ale ty. Chciałbym wam tutaj przedstawić kilka rzeczy. Tu mamy główną scenę, na której będzie się odbywać rozpoczęcie. Obok niej po prawej mamy za strasznie dużą halę cateringową. Tam naprawdę wchodzi ludzi, posiłków jest wydawany maksymalnie. Z tamtej strony widzimy rampę startową, na której będziemy właśnie prolog startować. A tutaj wam zaraz z tej strony coś pokażę i za chwileczkę podejdziemy. Chodźcie, teraz wam tutaj pokażę najlepszą rzecz. Beduina, ale to nie dla wszystkich jest. Także Beduin nie dla wszystkich, a przypomnę, że jesteśmy dopiero w pierwszym biwaku. Jesteśmy po testach, także zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać. Atmosfera jest zarąbista i jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki. Jedzonko mamy. Patrzcie, jaka hala. Teraz to jeszcze mało ludzi.
No to smacznego, bo nasza pora obiadowa teraz jest. Po obiadku. Patrzcie, jakie piękne foteliki. Ja pierdziele. Tu jest ciepło, a u was zimno, nie? Ognisko się paliło. Fotele są rozłożone i wersalki. Pa, kurwa. Ale pięknie. Tu mamy Maćka. Jesteśmy obok siebie. Tu Honda fabryczna. Maciek ma Hero koło siebie też. A my jesteśmy obok. Zaraz wam pokażę poustawiane wszystkie motorki. Chłopaków. I mój. Nara. Czekamy teraz na administracyjny odbiór, żeby dokończyć. Patrzcie, jaki hotel trzygwiazdkowy. Kurwa. Ja pierdziele. Takiemu to dobrze. Ciepełko. Kurwa mać. I tu idziemy. Administracyjny check. Odbiory. Tutaj już końcówka. Zdjęcia nam robili. I tu już ostatnie wyjście mamy. Ostatnie pieczątki. Tutaj ścianka. Już chyba ostatnie testy sprawdzania pieczątki. I będzie koniec. Manson Klein, kole. Jeszcze mi coś grzewią. Tablecik jest załączony teraz. Macie tu kowę. Eksportowa wersja. Patrzcie ile. Integrity of the stage, and we had to put some of the contestants in front of the sense category for adventurers, for dreamers. But you know what they say in life? They say the key to happiness.
Witam wszystkich. Dzisiaj pierwszy dzień jakby rozpoczęcia rajdu Dakar, prolog, na którym mieliśmy do przejechania 27 km z dojazdówką 150. Trasa była bardzo fajna, dosyć piaskowa, piękne kaniony, które żeśmy zwiedzili, troszkę kamieni niebezpiecznych, prędkości żeśmy też dosyć w miarę mieli, ale bardzo krótki, szybko to zleciało. Jestem na mecie, z tego się bardzo cieszę i kolejne relacje na następnych odcinkach. Trzymajcie się. Jestem na mecie, ale pierwsza część tego odcinku była bardzo fajna, przyczepność super, fajnie mi się jechało, taki flow czułem, no chyba nawet ponad swoje możliwości, bo bardzo szybko tam dojechałem kolegów, no ale na jednej takiej małym piaskowym kupce wywróciłem się naprzód, no i tam straciłem troszeczkę, no i później była ta najgorsza część i po tankowaniu i troszeczkę przed tam niesamowite kamienie, wulkanowe lawy, no niesamowicie. Po takich terenach jeszcze nie jechałem, także bardzo ciężki, 414 km mamy przejechane, ale cieszę się, że jestem na mecie dzisiejszego odcinka. Hej! Jestem na mecie drugiego etapu, dzisiaj już troszeczkę lepiej, oczywiście dłuższy był, 460 km plus neutralizację, dzień jak zwykle długi, od samego rana do samego wieczora, u nas jest inny czas, ale tutaj gdzieś koło 17 kończymy, także cieszę się, drugi etap jest za mną, jestem na mecie. Właśnie dotarłem do biwaku i patrzcie, to nasz hotel. Gościu się modli, a my będziemy tu spać na tym maratońskim etapie. Kurde, namiotów odwalone, nie wiem co, no ale restauracja tam jest, ognisko się pali. Dzisiaj ten maratoński etap.
Dzisiaj piękne słoneczko. Wczoraj mieliśmy przedsmak wydm, ale dzisiaj to już były naprawdę mega duże podjazdy. Ja też miałem ze dwa razy problem, żeby podjechać pod naprawdę taką dużą wydmę. I to mówię z tego, co wszystkiego, to było najfajniejsze, surfować po tych wydmach. No później wiadomo, rzeki, te wyschnięte kamienie, no długi etap również. Cieszę się, że jestem na mecie i lecimy dalej. Drugiego etapu baranagońskiego. No dzisiaj, wczoraj jakbyśmy przyjechali do biwaku, nagrywając tą relację, oddałem motor mechanikom i nie wiedzieliśmy, co jeszcze będzie. Dopiero po całej relacji mechanik przyszedł i powiedział, że niestety mój zawias nie funkcjonuje, czyli moje amortyzatory przednie nie działają. I no niestety wczoraj nic nie mogliśmy zrobić, ponieważ na serwis mieliśmy tylko 2 godzinki. Także dzisiaj no, dla mnie jedyny cel był dojechania spokojnie do mety, bo wszystkie kamienie, które były, ja to wszystko czułem na rękach, także no, bardzo niebezpiecznie miałem. Jedynie, jak zwykle, dalej będę to powtarzał, wydmy są cudowne i przepiękne, także na tym mogę sobie po prostu normalnie pojeździć, ponieważ motor tylko i wyłącznie na miękkiej nawierzchni jakoś mi spokojnie po prostu jechał i mogłem jakoś się tam ścigać. Poza tym, no mówię, no wszystko ok, gdyby nie te amortyzatory, jeden waypon opuściłem, no ale no trudno, nie chciałem się już wracać do rzeki, bo niestety też tam były bardzo duże kamienie, ale jestem na mecie, cieszę się i do jutra. Good? Super. Better than yesterday. Good day. Awesome. Piękny ranek, startujemy. Dzisiaj 500. Do jazdówki. Ciao. Zaraz start. Helikoptera i mój. Ale słońce. Kurwa, ze 30 stopni chyba tu mamy. Masakrycznie. A razicho. Patrzcie, jak to napierdziela. Kurwa, słońce razi, nie idzie patrzeć. Witam wszystkich. Dzisiaj odcinek mieliśmy tylko i wyłącznie na wydmach. Dojazdówkę mieliśmy aż 500 km. Po wczorajszym serwisie
motorek zrobiony super, zawias przygotowany bardzo dobrze, także miałem okazję sprawdzić go przed jutrzejszymi odcinkami na Chrono Stage, także myślę, że jestem przygotowany na to dwudniowe wyzwanie. Taki nie mam. A co auto robisz? A jeszcze tam? A jeszcze tam? Teď je tam ještě méně místa, protože to... Rano, apartament, śniadanie, woda jest. Patrzcie, jak pięknie. Startujemy po neutralizacji, po tankowaniu. Nic nie widać. Rozchodzą trasy i motory jadą gdzie indziej, auta jadą gdzie indziej. Tak sobie wymyślili. Jesteśmy na 428 km. Chrono Stage. Przerzut na następny biwak. Tak, to mieliśmy dwa dni długich i ciężkich podróży po wydmach. Pierwszy dzień chciałem jak najwięcej pojechać, żeby tego drugiego dnia jednak no, mieć mniejszy dystans do przejechania. Dojechałem tam do punktu C, 362 km. Tam organizator zapewnił nam namiot, śpiwór, no, coś do jedzenia. Całą noc żeśmy tam przespali, no oczywiście jak to na pustyni bywa, zimno niestety było. Siódma rano pobudka była i start do kończenia kolejnego etapu
I tutaj no, czułem jednak zmęczenie po tych dwóch dniach, jednak te wydmy i długość tego odcinka no, bardzo mocno dały znaki. Dzisiaj mamy jeden dzień odpoczynku, reset day. Chłopaki nam naprawiają motocykl. To, co trzeba, zostanie wymienione, tak żeby na następny tydzień no, być gotowym do normalnej jazdy. No i jeszcze tutaj, kochani, chciałem wszystkim podziękować za komentarze, za doping. No, jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie i bez tego mi się wydaje, że ciężko byłoby nawet jechać, ale jesteście naprawdę cudowni, kochani, wierzymy we wszystko. Ja tak samo dzięki temu wiem, że dojadę do mety i będziemy razem wszyscy świętować. Dziękuję ślicznie, trzymajcie się. Jesteśmy po dniu przerwy. Organizator sądził po tym, że my jesteśmy wypoczęci, to zrobił odcinek chyba jeden z najdłuższych, naprawdę i wymagający. Kamienie, rzeki oczywiście jak były zawsze, ale wydmy, które teraz mieliśmy, były bardzo mięciutkie. Tak, ala coś fesz, ale nie całkiem, ale były bardzo miękkie i mocno wciągały, także też mieliśmy odcinek kilkadziesiąt kilometrów na wydmach. Ale tutaj te kamienie rzeczne, teren ten górzysty, strasznie wymagający, bardzo długi etap. No i od rana do wieczora na motorze, także robimy serwis, idziemy spać. Jesteśmy, jak to fajnie, w 8 etapie. Dzisiaj etap był podzielony na dwie części. W pierwszej części mieliśmy same wydmy, bardzo mięciutkie, fajnie się jechało. Kilka było naprawdę bardzo takich dużych, gdzie kilku zawodników też nie mogło podjechać. Ja tam raz próbowałem, ale udało się. Drugą część mieliśmy po transferze, musieliśmy dojechać do drugiego punktu, żeby po prostu dalej kontynuować odcinek. No i tamten już był troszeczkę trudniejszy, techniczny, jak zwykle te kamienie, no to tutaj, ja nie wiem, to jest naprawdę coś dziwnego, bo tych kamieni jest tyle, tak mnóstwo niebezpiecznych te rzeki, że no ciężko daję tutaj po rękach, ale dojechałem, cieszę się, etap jest za mną. No długa, bo wczoraj przy tym 8 etapie mieliśmy podzielony ten etap na dwie części. Dzisiaj już od samego startu do mety te 430 km żeśmy jechali bez przerwy, no wiadomo, z tankowaniem. No dało we znaki, bo po kamieniach też jechaliśmy po wylanej lawie i na tej lawie były kamyczki. I one były takie śliskie, że po prostu delikatnie wystarczyło zahamować i motor już bokami stawał. No ciężki etap, długi etap. Ale dalej się cieszę, jestem na mecie. No najbardziej przy takiej długiej jeździe to jednak ręce bolą. Przy trzymaniu kierownicą, przy tym biciu trochę czuć. Natomiast musiałem jeszcze po wczorajszym etapie, wjechaliśmy, początek etapu był na wydmach. Zawieszenie miałem dostrojone na kamienie i przy tych wydmach czułem, że po prostu ten motor głębiej mi siada. Musiałem stanąć, dostroić zawieszenie do wydm i początek etapu no, jechałem już na dostrojonym zawieszeniu, także cieszę się, jestem na mecie.
witam wszystkich. Dzisiaj już coraz bliżej końca, 10. etap. Dzisiaj no dosyć nie był tam za długi, ponad 300 km. Dosyć w miarę fajne tempo na początku miałem. Fajne rzeczki, takie piasek dosyć, trasa jakby na cross country troszeczkę. Bardzo szybka, ścigaliśmy się tam, troszkę chłopaków wyprzedziłem. Ale no jedną tam pojechałem za jednym, popatrzyłem się na kolegę, którego doganiałem. No i troszeczkę tam zbłądziłem, ale nie za dużo, bo poszukaliśmy nowej drogi i odrobiłem troszeczkę do strefy tankowania. Później po strefie tankowania, jak zwykle te kamienie, tutaj już słynne, co zawsze mówię, że bardzo trudno się po nich jeździ. No i tyle, no tak dosyć mocno dzisiaj nie jestem zmęczony, jestem zadowolony, że coraz bliżej tego końca, ale super, jestem na 10. etapie na mecie, także trzymajcie kciuki dalej. Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na przedostatnim już odcinku. Kurczę, jak to dobrze tak pomyśleć właśnie sobie, że to jeszcze tylko jeden dzień. Ale tak jak organizator powiedział, że odcinek będzie trudny. No i przez wszystkie te rany, które nam zrobił przez cały wyścig, no to dzisiaj dosypał soli, bo etap ponad 400 km z samymi kamieniami, tam piasku i wyt mieliśmy tylko bardzo troszeczkę, no niewiele tam było, ale cały czas te kaniony, widoki bardzo piękne między tymi kanionami, żeśmy jeździli na górę, tu, no cudownie, ale bardzo ciężki. Naprawdę też czułem dzisiaj, nie mogę powiedzieć, że nie jestem zmęczony, ale jestem zmęczony, ale co najważniejsze, cieszę się, że jestem na mecie, no i jutro jedziemy ostatni odcinek, trzymajcie się. No już się wszyscy szykują, tylko jutro. Scena główna gotowa, ale perfekt. Witam Janeczku, także jesteśmy na ostatnim etapie. Cieszę się bardzo, że mogliśmy to razem dokonać. No radość jest niesamowita, ale jeszcze dzisiaj troszeczkę muszę koncentracji dać, no bo też dużo ma być kamieni, także no jeszcze się nie cieszę tak 100%, ale jeszcze poczekajmy chwilkę. No i jak już będziemy na mecie, to wtedy wiktory budę. Wow! Jestem na mecie! Dakar mój zrobiony! Dzięki wszystkim! Janku, pozdrawiam cię moc! Trzymaj się! Już przed podium, zaraz będziemy wchodzić. Czekamy na swoją kolejkę. A ten napierdziel...